A jeżeli chodzi o mój dzisiejszy występ, to jestem zadowolony z tego, co pokazałem. Pierwszy skok trochę nieudany, uciekł mi po prostu próg, ale już później od drugiego skoku treningowego, teraz kwalifikacje, bardzo, bardzo fajne skakanie na porządnym poziomie, więc ja jestem zadowolony z tego, co dzisiaj tutaj pokazałem. No a teraz trzeba troszeczkę odpocząć i jutro pracujemy dalej. O tym nie myślę, bo to jest coś, co jest dopiero w przyszłości. Dla mnie tutaj istotną kwestią jest być skoncentrowanym na to, co mam do zrobienia na skoczni za każdym razem, przy każdym konkursie. I jeżeli chodzi o te nadchodzące, to każdego konkursu się dotyczy. Tutaj nic innego się nie wykombinuje. I takie kalkulacje niczym nie pomagają, po prostu. Szczerze, wcześniej byłem problemem krótkie loty. No, ciężko mi jest to komentować, nie było mnie w tamtych czasach na skoczni, więc nie wiem, na czym polegał błąd. To 2000 euro ufundowane dla Kamila. Na dobre skoki! Ostatnie dlaczego was tak dzisiaj rozrywamy? No bo trzeba odpoczywać, żeby nogi były świeże na jutro. Słuchajcie, dwa szybkie pytanka. Bardzo fajne kontakt pracy. Pierwszy. Piątki zazwyczaj są fajne, bo to początek weekendu. No właśnie, jaki to będzie weekend? Nie, to widzisz, jak ty to czujesz? No patrząc po tym, co się dzisiaj działo na skoczni, po ilości kibiców i po atmosferze, no to na pewno będzie wspaniały, jak każdy tutaj weekend. Pucharu Świata. Z jakimi nastrojami do drużynówki przystępujecie? Pozytywnymi. No i? Tak jest. No coś więcej. To jest dobra. Skocznia bardzo dobrze przygotowana, dlatego też brawa dla organizatorów. Pogoda dopisała, o kibicach nie mówię, bo oni są zawsze świetni. Ostatnie pytanko. A nowinka technologiczna w postaci kasku też była dodatkowa moc dzięki temu? No kask sam nie leci, prawda? To musi to, co jest w kasku, pod kaskiem, to musi zapracować. A dzisiaj pracowało dobrze. No ile wsparcie kibiców jest ważne dla was tutaj w Zakopanem? Jest bardzo ważne. Wsparcie kibiców jest naszą dodatkową siłą myślną. Dzięki! Dziękujemy za to.